Witam Państwa. Czwarta niedziela Wielkiego Postu nazywana jest Niedzielą Radości Letare. Raduj się, wesel się Jerozolimo. To wezwanie do radości jest czymś niezwykłym, szczególnie jeżeli weźmiemy pod uwagę fakt, iż jesteśmy na półmetku Wielkiego Postu. W tak trudnym okresie, kiedy niedaleko nas dzieje się okrutna wojna. Kapłani przybierają różowy kolor szat, na ołtarzu mogą pojawiać się kwiaty, a w liturgii instrumenty muzyczne. I dzisiaj właśnie o muzyce i radości z niej płynącej. Wiele młodych ludzi uwielbia muzykę, słucha, śpiewa, komponuje, a są też tacy, co wolą śpiew sakralny. To o moich rozmówcach jest ze mną pani Teresa Sobieska-Lukaszewicz, członkini Scholi Ducha, a także pan Mirosław Rudak, również należący do tej scholi. Dziś zastałam was podczas śpiewu, podczas próby. Co ćwiczycie? Dzisiaj ćwiczymy pieśń na Triduum Paschalne, a dokładnie na Wielki Piątek. Trochę mamy jeszcze czasu, ale repertuar jest obszerny, czterogłosowy, bo nie ma wtedy instrumentów, więc wszystko jest na głosach, więc mamy co robić. Ale tak zazwyczaj to jest radośnie, szczególnie tu w zbliżającą się niedzielę Letare. Będą też instrumenty, będzie też dużo pieśni uwielbienia, też takiej radości w Bogu, więc będzie inaczej, jeżeli w tym duchu Triduum będzie inaczej, będzie radośnie. Schola Ducha to jedna z najstarszych schól działających przy parafiach wileńskich. Działa ponad 20 lat. Dzisiaj można o niej powiedzieć, że to jest schola wielopokoleniowa, bo w niej śpiewają też wasze dzieci. Zdecydowanie. Ta schola też słynie z tego, że tutaj też rodzą się nie tylko dzieci, ale i powstają małżeństwa. To może z tego bym powiedział, nawet też Teresa jest tego przykładem, bo jak Teresy małżeństwo, tak i wiele innych małżeństw wzięły początki właśnie ze wspólnego śpiewu dla Pana Boga i tutaj też odnaleźli tą miłość do siebie nawzajem. No i dalej już obfituje ta miłość w dzieci, które ciągną się razem do śpiewu z nami, do instrumentów. Często na mszach to wygląda dosyć zabawnie, bo podciągają się nawet te najmniejsze do instrumentów perkusyjnych czy gitary. Więc dzieci widzą przykład i też chcą to naśladować. I tak mamy nadzieję, że to będzie takie nowe pokolenie, które już po jakimś czasie nas zastąpi też. Oprócz tego kształcenia muzycznego otrzymajecie tu także formację duchową. Schola bardzo pomaga dla nas przeżywać mszę w sposób szczególny, bo zgłębiamy podczas każdej posługi na mszy świętej, zgłębiamy teksty, treści, czytań Ewangelii. Na próbie, które odbywają się wtorkami przed niedzielą, zwykle mamy chwilę rozważania tych czytań, żeby się przyszykować duchowo też, zapoznać się z tym, co nas czeka w niedzielę. I to jest takie swoiste bliższa więź z Panem Bogiem powstaje. Ta relacja z Bogiem jest bardziej taka aktywna, może tak bym powiedział, aktywna. I to pomaga wzrastać duchowo i zawiązywać taką głębszą wspólnotę między nami samymi. Dziękuję za ciepłą rozmowę i świadectwa. I przypomnijmy, że czwarta niedziela Wielkiego Postu w tradycji rzymskiej była zwana Niedzielą Róż, ponieważ wtedy właśnie obdarowywano się różami, a Ojciec Święty poświęcał złotą różę i ofiarowywał ją dla osoby zasłużonej dla Kościoła. Stąd ten różowy kolor w liturgii. I na podsumowanie komentarz ewangeliczny. Czwarta niedziela Wielkiego Postu to niedziela Letare. Cieszymy się, bo zbawienie przybliża się do nas
bo już wkrótce miłość pokona śmierć i ciemność, bo miłosierny Ojciec z nieba wychodzi do nas, by wyrwać nas z niewoli i niemocy. Dzisiejsza Ewangelia pragnie uwrażliwić nasze serca na wielkie miłosierdzie Boże, jakie względem nas, grzeszników, ma Chrystus objawiający Ojca Miłosiernego, który niezmiennie w nas wierzy i nie zraża się naszymi upadkami. Dobry Bóg wychodzi nie tylko w poszukiwaniu marnotrawnego, młodszego syna, ale wychodzi także po starszego, choć ten nawet nie chce z nim rozmawiać. Jezus mówi o zagubionym dziecku i miłości Ojca. Czy często myślę o tym, jak się czuje Ojciec, gdy patrzy na moje grzechy? Popatrz na dziecko, które opuściło dom Ojca. Zauważ, jak grzech rodzi grzech i zwiększa ubóstwo dziecka. Spójrz na reakcję starszego syna. Nie chce wracać do domu. Niezdolny do zaakceptowania stosunku ojca do jego brata. Jest przekonany, że młodszy brat nie zasłużył, nie jest godzien miłości. Jak się czuje, gdy obserwuje postawę starszego syna? Pomyślmy, że słowa ojca wypowiedziane do najstarszego syna odnoszą się do każdego z nas. Moje dziecko, Ty zawsze jesteś przy mnie. Ty wszystko moje do Ciebie należy. Wszystko, co każdy z nas ma, to jest hojność i dar Boży. Nie potrzeba zasług na Jego miłość. Święty Jan Paweł II podkreśla, że człowiek tylko wtedy i tak długo zamknięty jest przed Bogiem, jak długo brakuje na Jego ustach tych słów: Ojcze, zgrzeszyłem. A nade wszystko, jak długo brakuje ich w Jego sumieniu, w Jego sercu. Przypowieść o miłosiernym Bogu Ojcu niesie nadzieję, ale i wzywa do konkretnych działań. Zapraszam do sakramentu pokuty i pojednania na mszę świętą, aby doświadczyć miłości miłosiernej, radosnej i owocnej niedzieli Wielkiego Postu.